Wydaje mi się, że Argentyna nie jest aż taka straszna, jak myśleliśmy. Obserwowałem Argentynę z Meksykiem i miałem wrażenie, że gdyby nie grał Messi, to ten mecz skończyłby się remisem. O meczu z Argentyną, o Mistrzostwach Świata w Katarze porozmawiam za chwilę z Kazimierzem Węgrzynem, ekspertem Telewizji Polskiej. Dzień dobry, panie Kaziu. Witam serdecznie. Panie Kaziu, proszę powiedzieć, przed tym meczem z Argentyną w panu jest więcej optymizmu, czy jednak obawy, bo to jest wielka Argentyna? Myślę, że po tym wygranym meczu z Arabią Saudyjską wszyscy jesteśmy jakoś pozytywnie nakręceni. Widzieliśmy trochę inną reprezentację, albo bardzo dużo inną reprezentację. Obserwowałem Argentynę z Meksykiem i miałem wrażenie, że gdyby nie grał Messi, to ten mecz skończyłby się remisem. Argentyna ma Messiego, innych też niezłych zawodników, natomiast na pewno to jest zawodnik, który może zrobić różnicę w każdym momencie, tak jak zrobił to z Meksykiem. Niemniej jednak myślę, że jesteśmy w stanie z Argentyną powalczyć i nam wystarczy remis, więc ten remis do szczęścia nam potrzebny i myślę, że możemy go osiągnąć. Co zrobić, żeby Messiego zatrzymać? No, wielu próbowało, natomiast też wielu się nie udało. To jest taki piłkarz, który stoi, on też dreptał. Zastanawiałem się, to około 70 minuty, jak Messi będzie oceniony przez naród, przez kraj, gdzie w tak dużej liczbie kibice przyjechali tutaj. Gdyby nie strzelił gola, to pewnie byłoby to słabo, bo wielkiego meczu nie grał. No ale jak niewielkiego, skoro strzela gola i nagle odmienia losy spotkania. Na pewno, no to jest piłkarz może nie tak dobry jak jeszcze kilka lat temu, ale dalej dobry, niemożliwy, szybka noga. No i trzeba się go chyba najbardziej obawiać. Ten mecz, co oczywiste, jest reklamowany jako starcie Messiego z Lewandowskim. Teraz o Lewandowskiego chciałem zapytać. Widzi pan po nim, że odżył strzelając tego gola? Zdecydowanie tak, natomiast trudny mecz miał z Arabią Saudyjską. Cały czas widzimy, że atakujący skupiają się na Lewandowskim. Tam dwóch, trzech cały czas do niego doskakiwało, natomiast potrafił wyjść obronną ręką z tego meczu. I ta asysta do Zielińskiego, myślę, że to go odmieniło w tym meczu i to pozwoliło mu w jakiś sposób grać lepiej, strzelić gola i mieć jeszcze następne sytuacje do strzelenia. Piekielnie trudno będzie chyba Czesławowi Michniewiczowi stworzyć taktykę na ten mecz, bo jak postawimy autobus, może się źle skończyć. Jak otworzymy się, też się może tak naprawdę źle skończyć. Tak, myślę, że ten plan na Arabię Saudyjską może nie do końca wykorzystany, może te skrzydła mogłyby jeszcze lepiej pracować. Myślę, że musimy wykorzystać szybkość. Lewandowski, tak samo jak z Arabią Saudyjską, nie będzie miał łatwego życia, bo akurat argentyńscy obrońcy grają bardzo ostro, zdecydowanie jest to mocna formacja. Przekonali się o tym piłkarze Meksyku, gdzie tak naprawdę nie stworzyli żadnego zagrożenia, więc tutaj trzeba będzie grać może trochę inaczej. Tak jak Lewandowski czasami potrafi wyciągać tych obrońców, natomiast atakować skrzydłami i dopiero później wchodzić w takie drugie tempo. Trener Michniewicz od razu wybrał się na mecz, po meczu reprezentacji Polski. Ja też zresztą przyjechałem na ten mecz, oglądałem ten mecz na żywo. Świetna atmosfera, natomiast myślę, że wydaje mi się, że Argentyna nie jest aż taka straszna, jak myśleliśmy. Tak samo jak trochę więcej myśleliśmy, jeżeli chodzi o Meksyk, że to będzie większa jakość, tak samo Argentyna. Argentyna nie jest, bym się ustawiona też tak, że bardzo dużo indywidualności. Jak nie Messi, to Di Maria. To są piłkarze na pewno, których trzeba asekurować. I myślę, że jest to możliwe do zrobienia. Jeżeli miałby pan się pobawić wynikiem, to jaki będzie? Nigdy się nie bawię wynikami, także też się nie będę bawił. Nam wystarczy remis. Chciałoby się oczywiście wygrać, ale będziemy się cieszyć, jeżeli to będzie remis i da nam to upragnione wyjście z grupy.